Witam serdecznie, moi drodzy. Pogoda dopisuje, więc trzeba wziąć sprzęt pod pachę i jedziemy w teren. Dzisiaj zapraszam Was na łono natury. Składa, że znalazłem miejscówkę, która to jest uznawana za najbardziej spektakularną, jeśli chodzi o naturę, w naszej prefekturze Ōita. Więc czym prędzej, niezwłocznie, tam się udaje. Z tego miejsca odjeżdża kolejka górska na pobliski szczyt, z którego to rozciąga się oczywiście jeszcze lepszy widok na Beppu. Ale może daruję sobie jazdę kolejką, bo myślę, że ciekawiej będzie, jak któregoś dnia po prostu wejdę na górę. Okej, oni niech sobie jadą na szczyt, a my jedziemy dalej. Ostatnie 100 metrów dojazdu do tego miejsca początkowego, do którego się wybieram, to już bardzo wąskie i kręte dróżki. No i jesteśmy praktycznie na miejscu. Słuchajcie, moi drodzy, miejsce, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, to wąwóz Yufugawa. Przyjechałem tutaj do miejsca, skąd schodzi się do wąwozu i jest to jednocześnie miejsce informacji turystycznej. Niestety, jak widzicie, jestem tutaj sam. A mówię niestety, ponieważ okazuje się, że po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło tą okolicę, jego epicentrum było w Kumamoto, odległym o 100-kilkadziesiąt kilometrów stąd, jednak ta okolica również odczuła to trzęsienie ziemi. Zejście do wąwozu, takie dosyć strome, wąskie schody, okazało się, że nie nadają się już do zejścia na dół. Przed chwilą pojawił się tutaj taki pan Japończyk, który, nie wiem, być może opiekuje się tym miejscem, być może po prostu mieszka w okolicy i jest miły i jak widzi, że ktoś tutaj przyjechał, to podjeżdża, żeby poinformować. Powiedział właśnie, że niestety zejście jest nieczynne, więc na rozczarowanie niestety. Na pewno jest tutaj w okolicy jeszcze i most wiszący, z którego jest niezły widok na ten wąwóz, więc na pewno zaraz tam się udam. Bambusowym lasku na pewno są małpy, ponieważ słyszę je, jak przeskakują z drzewa na drzewo, ale nie mogę wypatrzyć żadnej. Poza tym słyszałem też ich odgłosy. Przejechałem teraz na drugi parking w okolicach mostu wiszącego. No i też oczywiście jestem tutaj sam. Koparka jest jeszcze. To niesamowite uczucie być w miejscu takim jak to, wiedząc, że jest się tutaj samemu. Tutaj też dosyć same schody już. Tutaj ma ktoś niezłą bazę. Domek letniskowy być może. Dobry widok na okolice. Proszę, jest i most wiszący. Zapraszamy w drugą stronę. Znajdujemy się w tej chwili 45 metrów powyżej dna tego kanionu. Na szczęście w wyniku trzęsienia ziemi oraz tajfunu, który nawiedził tą okolicę w zeszłym roku, most ocalał, więc mamy okazję podziwiać kanion, chociaż częściowo z tego właśnie mostu. Niestety, oczywiście nie jest to widok nawet częściowo zbliżony do tego, co moglibyśmy zobaczyć tam na dole, ale oczywiście wrócę tutaj, kiedy tylko schody prowadzące na jego dno zostaną naprawione.
Oczywiście cały teren tutaj przyległy do tego mostu jest obsadzony drzewami wiśniowymi oraz śliwkowymi. Kiedy już wszystkie zakwitną, będzie to naprawdę magiczne miejsce. W pierwszej kolejności kwitną drzewa śliwkowe. To jeszcze nie jest sakura, bo sakura to specyficznie, to nazwa specyficznie kwitnących wiśni. Jeśli pogoda będzie nadal utrzymywać się tak jak do tej pory, to mówimy tutaj o maksymalnie 1,5 tygodnia do 2 i już będziemy mogli podziwiać to cudowne zjawisko. Okazuje się, że jest jeszcze jedno zejście do kanionu, niestety też zamknięte. Skucha. Kanion Ifugawa oraz jego okolica rozciąga się na odległości 12 km. Ze względu na swoje niesamowite piękno nazywane jest Tyrolem Wschodu lub też Orientalnym Tyrolem. Z racji tego, że żyję na emigracji już dosyć długo, ponad 14 lat, nie da się ukryć, że występuje tęsknota za polską kuchnią czasami. I oto chciałem wam powiedzieć, że jakiś czas temu odkryłem fantastyczny blog kulinarny, w którym to występują właśnie polskie przepisy, z których już niejednokrotnie skorzystałem. Tak się składa, że akurat dzisiaj pojawił się nowy polski przepis. Ale nie tylko. Blog, o którym mówię, nazywa się Igraszki Losu by Gosia Niewiadomska. Fantastyczny blog kulinarny, jeśli potrzebujecie inspiracji, aby coś ciekawego ugotować, to serdecznie zachęcam. Osobą tą jest Gosia Niewiadomska, bardzo sympatyczna osoba. I tak się składa, że w dodatku pochodząca z mojego rodzinnego miasta. Jeśli lubicie dobre jedzenie i kuchnię świata, bo przede wszystkim na blogu znajdziecie przepisy z najróżniejszych zakątków świata, nie tylko polskie, to serdecznie zapraszam, polecam. Link do bloga oraz do strony znajdziecie w opisie do filmu na dole. Koniecznie odwiedźcie ten blog, bo warto. Podróżując przez japońską prowincję, często możemy spotkać takie właśnie jak tutaj szafki, budki, w których to miejscowi farmerzy wystawiają swoje plony z ogródka, które można sobie kupić taniej niż w spożywczaku w mieście. Obok bardzo często oczywiście spotkamy automat z napojami. Jadę dalej w poszukiwaniu jakichś ciekawych miejscówek. Tosty! Pierwszy raz w krótkim rękawku w tym roku, kochani. Fantastyczna sprawa. I znowu wjeżdżamy w bambusowy lasek. Co tu się dzieje? Tutaj panowie przygotowują ogród do sezonu. Wygląda na to, że to koniec ulicy już. No jest jeszcze dalej, więc jedziemy. Nie poddaje się tak łatwo. Jeśli coś tu jest ciekawego, to ja na pewno to odnajdę. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Ludzie żyją tutaj jak w raju. Z dala od cywilizacji. Przepiękne widoki dookoła. Ifudake w oddali. Coś niesamowitego. Cześć, chłopaki. Ja lecę dalej. Posiedziałbym tu z wami chwilę, ale obowiązki wzywają. Do zobaczenia. Nie wiem, co tu jest napisane. Ale jadę. Jak na razie już nie jest źle, ponieważ potrafię przeczytać hiraganę. No ale nie wszystko oczywiście jest napisane hiraganą. Tak naprawdę to najczęściej występuje miks, czyli hiragana, katakana oraz znaki kanji, to wszystko razem. Japończycy
nie na próżno używają tych dwóch, w zasadzie trzech alfabetów, jeśli tak znaki kanji też możemy nazwać alfabetem, i miksują to wszystko, łączą, zastępują nieraz dwa znaki hiragany lub katakany jednym znakiem kanji i tak dalej, więc tak naprawdę, żeby płynnie poruszać się, płynnie potrafić przeczytać wszystko, należałoby znać wszystkie alfabety. Niemniej jednak hiragana już bardzo pomaga, ponieważ w mieście, na przykład na większości budynków publicznych, czy to sklepów, to jest używany właśnie ten alfabet. Natomiast też można się spotkać z takim pójściem jakby w stronę obcokrajowców, ponieważ wiadomo, że najłatwiej jest się nauczyć hiragany i katakany. To są dwa alfabety po 40 kilka znaków każdy. Natomiast nauczenie się znaków kanji, no to już są lata. Więc można spotkać taką sytuację, kiedy to nad napisem, w którym występują znaki kanji, nad znakami kanji jest zapis w hiraganie. I wtedy już obcokrajowiec, który troszeczkę się nauczył, tak jak ja, może sobie już tam coś przeczytać. Okej, moi drodzy. Jedziemy, a bunkrów dalej nie ma. Tutaj jakieś stałe, podupadłe budynki. O kurczę, wygląda jak jakieś stare garaże albo wiaty magazynowe. Co za okolica. Hey. Do you speak Polish? English? Ale z ciebie koza. Zobaczcie za mną ten widok. Dawno takiej ciszy nie słyszałem. Słyszę tylko swoje kroki. I ptaki. Okej, jedziemy dalej. Thank you.